Dzisiaj formalnie i praktycznie rozpoczynamy budowę szkoły podstawowej numer 5 z kompleksem przedszkola i żłobka. W ramach tej inwestycji, która będzie realizowana przez 2 lata, powstanie zespół budynkowy, w ramach którego powstanie 16 klas lekcyjnych, dodatkowo 5 klas do nauki języka obcego, kuchnia, stołówka, aula, świetlica, a także żłobek dla setki dzieci oraz przedszkole dla 150 dzieci. Inwestycja kosztuje nas prawie 20 milionów złotych i to przekazanie placu oraz formalne wbicie pierwszej łopaty oznacza rozpoczęcie tej budowy. Podpisałem umowę z wykonawcą, z Pribo, czyli ełcką spółką, która będzie realizowała te inwestycje przez najbliższe miesiące. Powstanie wewnętrzny zielony dziedziniec, który będzie służył dzieciom i młodzieży. Plac zabaw zostanie przeniesiony w inne miejsce. W ramach tej inwestycji zorganizowane będą miejsca postojowe dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola, żłobka oraz szkoły.